Dzień dobry, nie mogłam się doczekać. A to w samej sukience i dlatego. Dzień dobry. Tak. Ja się rozglądam, pani nie ma, myślę, no co się stało. Oddaję. Ale za to sukienka jest w tygryski tutaj. Ale jest piękna. Tygryski, tu są tygryski. Wręcz bym powiedziała, że taka świąteczna już nawet. No bo święta za chwilę. Moment, prawda? Tak. Zaczęłam czytać informacje, nie wiem, co pani sądzi na ten temat, bo jest pani kierowcą. Mhm. Jest pani kierowcą. Tak. O zamieszaniu z jazdą na suwak, bo okazuje 30 się... lat. Od 30 lat, tak. Nie mówmy o takich liczbach. Że resort infrastruktury mówi co innego, policja mówi co innego, a prawnicy mówią co innego. Jak w praktyce mamy się dostosowywać do tej jazdy na suwak i jakie muszą być spełnione warunki, żeby ten przepis zaczął obowiązywać, jak to egzekwować? Ja myślę, że z tym egzekwowaniem to będzie chyba największy i jest już największy problem, prawda? Jak sprawdzać, czy ktoś się dostosuje, czy nie do tych przepisów? Ja wczoraj była wyjątkowa sytuacja w Warszawie, ponieważ była awaria. Awaria, tak jest. Więc się zrobił gigantyczny korek. Ale muszę powiedzieć, że z tym suwakiem było różnie. Znaczy ja myślę, że po prostu przyzwyczajimy się do tego i to jest chyba kwestia też kultury i takiego ogólnego prawidła. Nie czyń drugiemu, co i tobie niemiłe, bo czasami to my mamy interes w tym, żeby jednak wjechać, a nie czekać godzinami, więc myślę, że to się jakoś... No tak, dobrze. Ale z drugiej strony mamy takie podejście mocno roszczeniowe, że to moja droga, mnie się należy i ja jadę zjedź. Tak, i to jest moje prawo i zjedź, tak. Tak, tak. Nie, ale ja, znaczy jestem optymistką, że mimo wszystko tyle się jednak na ten temat mówi i tak samo, co może jest znacznie ważniejsze o korytarzach życia, tak, bo tutaj dokładnie. To najwyżej się spóźnimy do pracy i szef nas opieprzy, o przepraszam. Tak. Ale takie życie. Ale takie życie. Natomiast no, gorszą rzeczą jest to, że kierowcy nie zjeżdżają w momencie, kiedy jedzie samochód, karetka, nie wiem, straż pożarna i tak dalej. Tak, tak. No więc tutaj to już... Zresztą Straż ostatnio nagrała taki filmik, który trafił do sieci, gdzie właśnie już po wejściu w życie tych przepisów po 6 grudnia była sytuacja, że do wypadku chyba jechali, no i okazało się, że kierowcy kompletnie nie wiedzą, co z tym zrobić. Ale ja w ogóle naprawdę tutaj to bym bardzo restrykcyjnie naprawdę karała, bo tutaj jest kwestia po prostu życia. Absolutnie. To jest sytuacja zero-jedynkowa i te kilka minut może komuś uratować życie. Jest pani szefową parlamentarnego zespołu do spraw zwierząt. Udało się pani przekonać Jarosława Kaczyńskiego, żeby zapisał się do tego zespołu. To przeszło już chyba do historii. Ale ja muszę ten moment, kiedy pani do niego podeszła w tej sprawie. Wszyscy się zastanawiali, o co chodzi. Ale ja w ogóle, pani redaktor, to było w ogóle o tyle zabawne, że ja w ogóle jakby... podeszłam i nie zastanawiałam się, że to zostało uchwycone przez kamerę i wróciłam na to swoje miejsce poselskie i nagle patrzę, że mam ileś tam wiadomości. Ja patrzę i otwieram, wiem, Boże, co się stało? I tutaj, o czym różni dziennikarze z redakcji, co pani dała do podpisania panu prezesowi, co podpisał, o czym rozmawialiście? Ja wiem, Matko Boska, jakieś takie wydarzenie się stało. No stało się, pierwszego dnia posiedzenia. No ale okej. Okay. Ale ja go, znaczy od razu powiem, że ja pana Jarosława Kaczyńskiego nie musiałam namawiać. On sam powiedział, że chce się zapisać. Jak powiedziałam, z czym przyszłam. No właśnie, zapisał się do tego zespołu, jest, a czy jakoś jego aktywność gdzieś się przejawia na jakimś poletku, jeżeli chodzi o działanie tego zespołu? To znaczy, ja powiem tak, ja nie oczekiwałam, że będzie działał aktywnie, bo jednak no, zdajemy sobie sprawę, rządzi tym krajem, umówmy się. No, naczelnik państwa i ma na pewno bardzo dużo różnych obowiązków, ale wydaje mi się, że jego obecność i to, że w pewnym momencie, na co bardzo liczę, kiedy już te projekty się pojawią, kiedy zaczniemy nad tymi projektami pracować, no to, że on powie tak, idziemy w tym kierunku i po prostu pewne zmiany, na które się czekało tak wiele lat, zostaną po prostu uchwalone i z tego się cieszę, że pan Kaczyński jest w tym zespole, chociaż w ogóle to jest fajny zespół, dlatego że chyba jedyny taki, gdzie mamy od pani Klaudii Jachiry właśnie przez Krzyśka Śmiszka, Kasię Kretkowską, pana Bejdę z Polskiego Stronnictwa Ludowego, no po właśnie Jarosława Kaczyńskiego i naprawdę jest wiele bardzo fajnych osób, które trudno podejrzewać o to, że mogłyby w jakiejkolwiek innej sprawie się porozumieć. A zwierzęta łączą tak właśnie ponad podziałami. No i mam nadzieję, że taka większość się stworzy, której uda się przegłosować na przykład zakaz na futra. Bo wczoraj, będąc w Sejmie i rozmawiając z aktywistami z Wiwy,
No, niestety widziałam już też aktywistów, powiedziałabym, z drugiej strony tych futrzarskich, tak, i widziałam, że przedstawiciel tego lobby, na co właśnie ci aktywiści, którzy od lat się tym zajmują, zwrócili mi uwagę, siedziało z dwójką posłów, także widać, że mobilizacja. Ale zresztą a propos Vivy, przecież udało się Vivie namówić Jarosława Kaczyńskiego do wzięcia udziału w spocie. I już się wydawało kilka lat temu, że tak naprawdę właśnie te lobby futrzarskie, znaczy w ogóle te firmy futrzarskie, no, przestaną funkcjonować albo chociażby na taką skalę jak w tej chwili w Polsce, i to się nie udało. Więc pytanie, co teraz potencjalnie może się zmienić, że uda się przegłosować tę ustawę, żeby futra w Polsce no, nie były produkowane. Żeby te zwierzęta nie były zabijane. Ja sobie zadałam taki trud i policzyłam sobie posłów, którzy potencjalnie mogą głosować za tym zakazem. I jeżeli, bo umówmy się tak, że w każdym klubie są zwolennicy, niestety, w każdym, dalszej hodowli na futra, ale jeżeli tylko będzie właśnie to zielone światło ze strony PiS-u, to ten zapis wejdzie w życie. Łatwiej będzie chyba z cyrkami, bo tutaj nie ma chyba już, znaczy, zakazu występu zwierząt w cyrkach, tak. I w ogóle tych para cyrków. Bo dzisiaj to jest ciekawe, w Polsce jest bardzo łatwo zarejestrować się taką działalność paracyrkową i po prostu mieć dzikie zwierzęta, które się potem sprzedaje mniej czy bardziej legalnie. Co ciekawe, często takie miejsca są kontrolowane przez inspekcję weterynaryjną. My, będąc we wtorek w Poznaniu, oglądaliśmy taką prezentację właśnie, którą pani dyrektor poznańskiego, zresztą fantastyczna kobieta, nam zaprezentowała. No, poruszyła nasze serca, tak, bardzo. W jednym z takich miejsc, gdzie zwierzęta były w strasznych warunkach, a 5 dni przed interwencją był tam powiatowy lekarz weterynarii, który nie stwierdził żadnych naruszeń, uchybień. Mm. Tak. Także w ogóle uważam, że inspekcja weterynaryjna jest do... No, trzeba się zastanowić, no, jak sprawić, żeby rzeczywiście ta inspekcja działała, i czy to jest zmiana przepisów, czy to jest sprawa tego, że jakiś taki jest tumiwisizm, że nic się nikomu po prostu nie chce, bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jakiekolwiek sprawy wychodzą na światło dzienne związane z nieludzkim traktowaniem zwierząt, to one są albo za pośrednictwem organizacji pozarządowych, albo pani kolegów i koleżanek dziennikarzy. Natomiast nie słyszałam, żeby inspekcja weterynaryjna cokolwiek ogłosiła, że zwierzętom dzieje się źle. Co więcej, no, taki absolutny już blamasz naszych służb to była sytuacja tych tygrysów na granicy. Dokładnie. To już było, gdzie nawet lekarze weterynarii mówili, a nie, wszystko było cudownie, wszystko jest fajnie i w zasadzie nie ma problemu, ktoś tam nawet jakąś nagrodę dostał. A okazało się, że papiery były sfałszowane, zwierzęta były w strasznym stanie i gdyby nie determinacja pani dyrektor z OTC zwierzęta, już by dzisiaj po prostu nie żyły. Tak jest. Zresztą ona chyba też walczy i w tej ustawie o ochronie zwierząt. O azyle. Bo to też jest problem i to też jest ta kwestia, którą dyrektor poznańskiego ZOO podnosi. O tym mówi, że właśnie prawo... Dokładnie. Że nie ma przepisów, które by to regulowały, tak? Żeby takim zwierzakom pomagać. No tak, bo na przykład jest odbierany tygrys, jest odbierany lew, krokodyl, bo też powstała taka idiotyczna moda w Polsce, że ludzie... No, bogaci, tak, bo te zwierzęta bardzo dużo kosztują. Niektórzy mają taką fanaberię, żeby sobie po rezydencji chodziło jakieś takie dzikie zwierzę. I w zasadzie, jeżeli na przykład te zwierzęta są, powiedzmy, odbierane, tak, czy po różnych interwencjach, no to jest problem, gdzie te zwierzęta umieścić. I taki azyl no jest konieczny. Ja skierowałam interpelację do ministra klimatu, który teraz zajmuje się ochroną środowiska. Właśnie na jakim etapie są te prace dotyczące tego azylu, bo jeżeli są te prace na takim początkowym albo w ogóle nie zostały jeszcze rozpoczęte, to parlamentarny zespół przygotuje własną inicjatywę w tym zakresie. A jeżeli chodzi o cyrki, to jak w tej chwili ta regulacja wygląda? Czy w ogóle jest cokolwiek? No bo ostatnio była taka sytuacja, nie pamiętam w jakim mieście, że władze miasta zabroniły po prostu wojewódzki sąd cyrkowi. No to prawda, ja myślę, że dzisiaj to już jest jakby taka
Znaczy ludzie już nie chcą oglądać męczenia zwierząt w cyrkach. Też zdarzają się takie na przykład sytuacje w polskich cyrkach, że prezentowano i dawano do dotknięcia, do pogłaskania krokodyla, który był prawie cały zaklejony taśmą klejącą. No to jest naprawdę znęcanie się nad zwierzętami, ale nawet, znaczy tak długo jak nie będzie wprost napisane, że się zakazuje tego rodzaju działalności, no to nawet jeżeli zabronią miasta, no bo już mieliśmy takie przypadki, tak, to sądy się odwoływały, znaczy to cyrki się odwoływały do sądu wojewódzkiego i wygrywały, bo to nie jest po prostu zabroniona, jeżeli taka działalność nie jest zabroniona, No to oni mogą to wykonywać i dlatego uważam, że jak najszybciej tego trzeba zakazać. Ale myślę, że tutaj nie będzie takiego problemu jak pewnie jak przy futrach, bo też i to lobby jest po prostu słabsze. Mhm. Czy to powoli się zmienia, ale cały czas mam takie poczucie, że zbyt wolno, że zmieniają się przepisy, że znęcanie się nad zwierzętami już jest karane i tak dalej, ale też sobie myślę, tak jak w przypadku chociażby tych przepisów drogowych, jak to egzekwować, jak docierać do tych ludzi, którzy, nie wiem, trzymają psy wciąż na łańcuchach, właśnie znęcają się nad nimi, no non stop docierają do nas internet jakieś jest tragiczne historie. Na przykład ostatnia historia, prawda, która no, sparaliżowała wręcz internet, a mianowicie o człowieku, który wyprał sobie dwa pieski, dwa jorki w pralce. No to jest po prostu... No ale już coraz częściej są stosowane bezwzględne kary pozbawienia wolności. Natomiast dramatem to są te zwierzęta, które są w miejscach, których nie widać. Bo tego psa na łańcuchu jeszcze jest widać i organizacje pozarządowe mogą interweniować. Mhm. Natomiast problem jest na przykład w rzeźniach. To jest tucz klatkowy. Tam w zasadzie znaczy przeciętny człowiek nie może tam wejść i praktycznie tylko powiatowy lekarz weterynarii. A oni często po prostu przymykają na to oko, tak? Zresztą no tak jak i na tamte tygrysy, to był przypadek, że te tygrysy tak naprawdę zostały uratowane. Więc jest jeszcze pewnie bardzo wiele do zrobienia. Rozważamy powołanie rzecznika praw zwierząt. Albo to był zresztą pomysł pana Krzysztofa Czabańskiego, bo w ogóle ja reaktywowałam ten zespół, on działał też w poprzedniej kadencji, też ponad politycznymi podziałami, bo był pan Paweł Suski przewodniczącym z Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodniczącym między innymi pan Krzysztof Czabański z PiS-u. Krzysztof Czabański miał taki pomysł, aby wprowadzić takie służby mundurowe w ogóle, które podlegałyby dla zwierząt, taką policję dla zwierząt państwowe, które podlegałyby Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Więc ja myślę, że na Kongresie Praw Zwierząt, który przygotowujemy na marzec, kwiecień, zobaczymy jak zdążymy, to również zostaną przygotowane pewne rozwiązania legislacyjne. Także mam nadzieję w ogóle, że sprawy zwierząt ruszą z kopyta po wyborach prezydenckich. Mhm. Ja mam taką nadzieję, bo będzie wtedy 3 lata bez żadnych wyborów. I to będzie ten czas, kiedy politycy nie będą musieli się liczyć z lobby, no bo to no niestety z tym się to wiąże. No, taka jest brutalna, więc liczę, że po wyborach prezydenckich pewne ustawy, których długo, długo nie można było uchwalone zostaną. Cieszę się, że chociaż jest jedna komisja, która działa ponad podziałami, tak jak pani powiedziała, i że temat ochrony zwierząt potrafi łączyć. No ale wróćmy do tej polityki, która dzieli i to mocno. Niekończąca się historia i kolejne odsłony codziennie, tak sobie myślę, jeżeli chodzi o szefa NIK-u, czyli pana Banasia. Jak pani widzi kwestię rozwiązania no, dla Prawa i Sprawiedliwości już problemu związanego z tą właśnie osobą, bo jak widać zaczyna ewidentnie kopać dołki pod Prawem i Sprawiedliwością. Wczoraj przeczytałam taką wypowiedź Beaty Kempy, która twierdzi, że sama prawdopodobnie stanie się kolejną ofiarą pana Banasia. Co dalej się może wydarzyć i co Prawo i Sprawiedliwość może z nim zrobić? No właśnie, my już, znaczy Polska już banasiuje chyba, nie wiem, drugi czy no, prawie drugi miesiąc chyba, tak? Albo może nawet tak, dłużej, tak. Bo tak wdepnęliśmy w tego Banasia jak turysta na szlaku nie powiem w co.
Ale no to jest poważny problem i to jest taka kwintesencja po prostu PiSu, tak? I gdyby też nie dziennikarze, i też słyszałam wczoraj wypowiedź pana Horały bodajże, który powiedział, że tak naprawdę to szkoda, że ten artykuł, że ten reportaż nie ukazał się wcześniej. Wcześniej, tak? No, zanim go wybrali. Tak? Zanim go wybrali. No to, no, czyli jak zwykle wszystkiemu winni są dziennikarze. Natomiast ja myślę, że Banaś będzie kompromitował PiS, będzie kierował kolejne wnioski do prokuratury. Prokuratura to będzie umarzać albo w ogóle nic z tym nie będzie robiła i ten żenujący spektakl niestety będzie trwał. Pytanie moje jest takie, bo skoro służby nie sprawdziły Banasia, to ja mam pytanie, a kogo jeszcze nie sprawdziły? Bo być może po prostu znowu na czas nie ukazał się reportaż, tak? Ale może dziennikarze dojdą do jakiejś informacji. Wtedy znowu będzie, że no o, ci źli dziennikarze znowu czegoś nie opublikowali. Ale na przykład pan profesor Zygfryd Siwik z w Uniwersytetu Wrocławskiego miał taki pomysł w sprawie Banasia, a mianowicie taki, że w zasadzie tylko no, najpierw prokuratura musiałaby wystąpić o uchylenie mu immunitetu i po uchyleniu immunitetu, a rozumiem, że coś takiego jest w tym raporcie, że skoro że można byłoby uchylić immunitet, że jest artykuł 276 kodeksu postępowania karnego i tam między innymi jest taki środek zapobiegawczy, który jest zresztą bardzo rzadko stosowany i taki trochę zapomniany, bo najczęściej mówi się o tymczasowym aresztowaniu, o poręczeniu majątkowym, a to jest taki środek, który polega na odsunięciu od sprawowanej funkcji. Co prawda on dotyczy oskarżonego, ale inne przepisy kodeksu postępowania karnego mówią o tym, że może być, jeżeli stosowany również do podejrzanego, czyli podejrzany, czyli osoba, której przedstawiono zarzuty. Czyli jest jakaś droga też prawna. Ja jestem przeciwna zmianie konstytucji, bo robienie takiego lex Banaś doraźnie jest po prostu kompromitacją dla klasy politycznej rządzącej. Nie można zmieniać konstytucji pod jednego człowieka, tylko dlatego, że służby zwyczajnie, ordynarnie po prostu nie wykonały swojej pracy. Nawiasem mówiąc, ja sądzę, że i teraz jest pytanie w ogóle, czy one działały nieudolnie, czy specjalnie po prostu tak? Czy wiedziały, a nie powiedziały czy po prostu. Wiedziały, a nie powiedziały, tak? Tym bardziej, że przecież w czasie już debaty sejmowej posłowie opozycji w poprzedniej kadencji pytali, zgłaszali bardzo poważne wątpliwości i nic się po prostu w tej sprawie nie działo. I temat był uciszany przez marszałek. I nikt nie poniósł politycznej odpowiedzialności. I ja uważam, że no, w kraju demokratycznym powinno być jednak tak, że szef służb, który tak nawalił i jak to kolokwialnie się mówi, po prostu dał ciała, no to jeżeli się daje już tak na całej linii ciała, to bardzo przepraszam, ale powinien się po prostu sam podać do dymisji, bo nawet jeśli w tej sprawie bezpośrednio nie zawinił, to jednak podległe mu służby tak. I to nie jest jakaś drobna sprawa. No to jest szef Najwyższej Izby Kontroli. Ale zastanawiam się pani, opisanego w Konstytucji. Co w takim razie pan Banaś musi mieć w zanadrzu, że czuje się tak pewnie i mimo nacisków już od samego prezesa tej decyzji o rezygnacji nie podejmuje? No właśnie, ja muszę powiedzieć, że sądziłam, prawdę mówiąc, że jak już ogłosił sam naczelnik państwa, że przekazał taką sugestię, że on się poda do dymisji, to sądziłam, że to już jest jakby sprawa załatwiona. Natomiast, no właśnie, i tutaj rodzi się takie pytanie, co ten człowiek ma na polityków partii rządzącej, że ciągle jest i że tak powiem, czy nie zawaha się tego użyć, tak? Bo być może ktoś będzie po prostu szantażowany. No, to jest paraliż, może nastąpić za chwilę naprawdę paraliż decyzyjny w pewnym obszarze. Natomiast w ogóle uważam, że trzeba też upublicznić ten raport, bo znają go, rozumiem, kilka osób w państwie. Uważam, że powinni go poznać posłowie. No ale z tym upublicznianiem Prawo i Sprawiedliwość ma problemy, chociażby nawiązując do listy poparcia dla kandydatów do KRS-u, gdzie pojawiają się głosy, że może w ogóle nikt nie popierał i dlatego nie ma takiej listy. A może nie popierał. No, no to jest sprawa tak żenująca, że a może sami się popierali. No jest to sytuacja też bez precedensu. I powiem, jako radca prawny i osoba, która
która wykonywała ten, zresztą nadal jest wpisana na listę radców prawnych, że no, grozi nam naprawdę paraliż sądownictwa. Jeżeli się szybko z tą sprawą czegoś nie zrobi, uważam, że trzeba zastosować naprawdę taką opcję zerową. Nie ma, znaczy Prawo i Sprawiedliwość nadal usiłuje cisnąć do ściany. Będzie tragedia i ludzie, którzy mają, zresztą już ta sprawa, która jest nagłośniona przez media, dotycząca rozwodu, czyli zwykła sprawa, prawda, rozwodowa, jakich są tysiące, dotyczy przeciętnego Kowalskiego, może z tym być problem, jeżeli sędzia tak został opiniowany przez tą neo-KRS. Tak. I takich sytuacji może być naprawdę bardzo dużo. No ale tak, a z drugiej strony jest pierwsza prezes Sądu Najwyższego, która apeluje do Izby Dyscyplinarnej, żeby się powstrzymali od wydawania orzeczeń i tak dalej, a oni mówią, a nie. No więc właśnie, i to powoduje coraz większy chaos w sądach, za to największą cenę zapłacą zwykli ludzie, którzy po prostu sobie idą do sądu w sprawie rodzinnej, właśnie rozwodowej, przyznania opieki nad dzieckiem, sprawie cywilnej, o zapłatę. To są najprostsze sprawy, które po prostu trafiają do sądu. Zresztą już w tej chwili sprawy, oczekiwanie średnie na wyrok wydłużyło się o 40 kilka procent. Są gigantyczne wakaty, to jest kilkaset wakatów w sądach w całej Polsce i to będzie narastało, to będzie ten konflikt, więc uważam, że naprawdę pora już, w ogóle może to się takie modne staje, porozmawiajmy przy okrągłym stole, zastosujmy opcję zerową, no ale może tak zróbmy, jestem członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i naprawdę uważam, że powinniśmy na ten temat poważnie porozmawiać, może powinno się naprawdę przygotować ustawę, nową ustawę o KRS-ie, zgodną ze standardami, o których mówi się, mówi TSUE i mówił Sąd Najwyższy, żeby ratować tę sytuację, bo naprawdę zwykli ludzie zapłacą oczekiwaniem wielomiesięcznym, a może wieloletnim na wyrok. I zresztą znaczy Prawo i Sprawiedliwość mówi reforma sądownictwa. To nie była żadna reforma sądownictwa. To była reforma kadrowa i próba podporządkowania sobie sędziów. Ona się nie powiodła. W tej chwili no, Prawo i Sprawiedliwość jest na wojnie z wymiarem sprawiedliwości. Ale jeszcze raz powtórzę, za to zapłacimy wszyscy, bo bardzo duża część Polaków, to jest wiele milionów spraw rocznie, po prostu trafia do sądu w tysiącach bardzo takich pospolitych spraw. Wspomniała Pani wcześniej w kontekście ustawy o ochronie zwierząt, że tak naprawdę wszystko się zacznie rozkręcać po wyborach prezydenckich. Tak sądzę. No właśnie, ale przed tymi wyborami powoli zaczynamy żyć. Pierwsza taka debata przed prawyborami w Platformie Obywatelskiej się już odbyła. A jak to wygląda u Was, jeżeli chodzi o kandydata, kandydatkę? Znaczy w Inicjatywie Polskiej? Tak. Tak. Znaczy naszą naturalną kandydatką, co już mówiłam, jest nasza liderka Barbara Nowacka. To nie jest tak, że my poprzemy w ciemno kandydata bądź kandydatkę Platformy Obywatelskiej, choć przyznam, że i pani Kidawa-Błońska i pan Jaśkowiak to są na pewno osoby, które są godne tego urzędu. No ale musimy też porozmawiać, jakie projekty ustaw potencjalnie, gdyby zostali wybrani przez Polki i Polaków, podpiszą, jakie by wnieśli, no w ogóle na ten temat porozmawiać i Inicjatywa Polska będzie w tej sprawie jeszcze rozmawiać, bo tak jak mówię, naszym naturalnym kandydatem, znaczy naszą naturalną kandydatką jest Barbara Nowacka, osoba ze znakomitym wynikiem, bardzo lubiana, wysoko też w takich rankingach popularności. No ale tak jak mówię, też zdajemy sobie sprawę, że kampania wyborcza to są olbrzymie środki finansowe, więc tutaj pewnie byłaby jakaś trudność, ale tak jak mówię, niczego w tej chwili nie przesądzamy. Jak już będzie ostatecznie przedstawiony przez naszych przyjaciół z Platformy Obywatelskiej kandydat bądź kandydatka, to wówczas chcielibyśmy umówić, zaprosić na Radę Krajową i
też no, zadać kilka pytań. Jak wyobraża sobie prezydenturę, jak wyobraża sobie też projekty, i od ewentualnie od tego spotkania uzależnia się wystawienie oficjalnie swojego albo kandydata? Albo wystawienie kandydata, albo no, w tym wypadku kandydatki. Tak? Kandydatki, bo my tak. nie będziemy robić prawyborów, mamy silną liderkę, więc na pewno byśmy, znaczy o niej mówimy, tak? Nie będzie żadnych prawyborów. Ale tak jak mówię, ponieważ to są kandydaci, którzy są godni urzędu i lubimy jedną i drugą osobę, więc pewnie będzie nam łatwiej też poprzeć, ale tak jak mówię, to będzie dopiero po rozmowie, inaczej sobie tego nie wyobrażam. My też mamy przygotowane projekty ustaw, no i chcemy wiedzieć, czy ten kandydatka poprą te projekty ustaw, nie poprą, jak na przykład związki partnerskie w tej chwili, edukacja seksualna. A czyli jakby te spotkania spełniły wasze oczekiwania, to wtedy jesteście w stanie jakby zrezygnować z swojej kandydatki i poprzeć, rozumiem, kandydata albo kandydatkę Platformy Obywatelskiej. Na pewno. A co w kontekście też pieniędzy sądzi pani o nazwisku Szymon Hołownia? Cisza. Znaczy, ja myślę, że pewnie pan Szymon Hołownia oczekuje, że będzie polskim Macronem. No, zobaczymy. No. Ja jednak myślę, że te wybory będą silnie wyborami partyjnymi. Mhm. Ale uważa pani, że w dzisiejszych czasach nie jesteśmy jeszcze gotowi na osobę zupełnie z zewnątrz? Nie jesteśmy na to przygotowani my jako wyborcy? To znaczy, wie pani, ja myślę, że bardziej chyba jest pytanie o tę samą osobę, bo myślę, że pan Szymon Hołownia bardziej jest jednak showmanem znanym z takich programów rozrywkowych, niż jednak osobą, która zajmuje się no, życiem społecznym czy publicznym. No ale zobaczymy. No. Angażuje swoje własne środki, więc jakby to powiedzieć, no, zobaczymy. Żyjemy, zobaczymy. Tak jest. Jak też, chociaż może, wie pani, różnie może być, może ludzie, którzy mają dosyć polityki. Znaczy, on może spełnić jedną fajną funkcję. Znaczy, jedną, bo myślę, że może wyciągnąć z domu te osoby, które być może by nie poszły w ogóle głosować. A tak, ponieważ go znają i lubią, no to powiedzą, kurczę, a dlaczego nie? I wtedy pójdą do tych wyborów i może im tak zostanie na dłużej, że będą brali odpowiedzialność za tak z za rozpędu to, co się pójdą, na drugą turę też. Pójdą na drugą turę, a potem pójdą do wyborów samorządowych, parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego. No więc to byłby duży plus. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję bardzo. Katarzyna Piekarska była razem z nami. I teraz na to zimno. Ja zostaję z panią! Ale płaszcz chyba jest tak, przygotowany. Okay. No niestety. Tak. Jest zima, musi być zimno, jak to kiedyś ktoś powiedział. Do widzenia panu. Dzięki serdeczne. Dziękuję ślicznie. Katarzyna Piekarska była razem dziękuję z nami. Dziękuję bardzo.